Inflacja i niskie emerytury powodują, że nie wszystkich seniorów, szczególnie tych samotnych, stać na porządny obiad. W Dąbrowie Górniczej takie posiłki seniorom zasponsoruje Urząd Miasta. Chodzi o to, żeby taka osoba mogła codziennie zjeść ciepły posiłek. Czy to będzie zupa, czy drugie danie, czy tak naprawdę cały zestaw, będzie zależało od seniora i od tego, jak będzie gospodarował abonamentem. Ten miesięcznie wyniesie 200 zł. Na razie to program pilotażowy, który potrwa 2 miesiące. Wziąć w nim udział będzie mogło 500 seniorów. Do programu zostały zaproszone różne restauracje i bary, z których seniorzy korzystają najczęściej. Seniorzy otrzymają specjalne karty, na których będą przybijane pieczątki. Potem restauratorzy będą z wydanych obiadów rozliczać się z Urzędem Miasta. Bardzo chętnie przystąpiliśmy do tego programu, w związku z tym, że korzyści są wymierne dla obu stron. Dla nas, jako jednostki wydającej posiłki, nie będziemy ukrywać, że jest to sposób na zarabianie pieniędzy, ale także sposób do nawiązywania relacji pozytywnych z naszymi seniorami. Co dla tych, którzy spędzają czas w samotności, jest często najważniejsze. Obiady to też po prostu pretekst do wyjścia z domu. Jestem osobą samotną, no i towarzystwo zawsze przydaje się do porozmawiania i wymienienia poglądów. Super ze względu na to, że jako ja jestem samotna, no to mam kontakt z koleżankami. Aby wziąć udział w programie, należy mieć ukończone 60 lat. Do tego dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1800 zł, a w przypadku osoby samotnej 2328 zł.